Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, choć temat problemów finansowych FC Barcelony ucichł w mediach, to jednak nie oznacza, że właścicielom udało się z nim uporać. Kto będzie musiał odejść z domu Katalonii w związku z problemami na Camp Nou? Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Kylianie Mbappé, który musi przejść do Realu Madryt, oraz o wielkim oszustwie Youssoufa Moukoko. Czy Niemiec tak naprawdę jest starszy? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Wszyscy dobrze wiemy, że FC Barcelona od dłuższego czasu ma problemy finansowe. Dodatkowo nad Barcą wiszą kolejne problemy, ponieważ sam Javier Tebas zagroził, że możliwości Barcelony w przyszłym okienku transferowym zostaną zawieszone. Dlatego teraz szeroko komentowane są możliwe rozwiązania tej nieciekawej sytuacji. Na przełomie roku media obiegła wieść o tym, że Duma Katalonii znacznie, o aż 200 milionów euro, przekracza własny budżet płacowy. Z tego względu ma problemy, by korzystać z tak zwanych dźwigni finansowych, które mają na celu zbilansowanie wydatków i utrzymanie się w granicach zasad nakładanych przez La Liga. Prezes hiszpańskiej ligi Javier Tebas zadeklarował, że w obliczu tak poważnych wykroczeń nie widzi możliwości, aby latem Barcelona mogła swobodnie działać na rynku transferowym i sprowadzić nowych zawodników. To oznacza, że Katalończycy, jeśli chcą zmienić stanowisko włodarza, muszą zejść z wydatków przeznaczanych m.in. na płace. A jak ta sytuacja przekłada się na pozycję Roberta Lewandowskiego? Czteroletni kontrakt 34-letniego Roberta z Barceloną trzeba nazwać majstersztykiem. Taka długość w takim wieku nawet dla piłkarza pokroju Lewandowskiego to niezwykła rzadkość w świecie piłki nożnej. Pini Zahavi, menadżer Lewego, chciał jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swojego klienta. Ale czy w Barcelonie jest to w ogóle możliwe? Czy wypychanie z klubu Aubameyanga czy też Memphisa Depaya może być przestrogą dla Polaka? I czy kapitan reprezentacji Polski jest niezbędny katalońskiemu klubowi? Sytuacje, w których Barcelona chciała rozwiązać kontrakty z piłkarzami, miały miejsce w przeszłości. Było tak chociażby z poprzednimi piłkarzami, których wymieniliśmy, ale również podobna sytuacja była z Frenkie de Jongiem, który ostatecznie został na Camp Nou i reprezentuje barwy Barcelony do dziś. I nic nie wygląda na to, że ten stan rzeczy zmieni się w najbliższym czasie. Robert Lewandowski to kluczowy zawodnik Barcy i wielokrotnie Xavi podkreślał, że Polak bardzo pomaga mu w rozwoju drużyny. Tak całą tą sytuację komentują dziennikarze z popularnego dziennika w Anglii The Sun. Barcelona może zostać zmuszona do pozbycia się niektórych swoich największych gwiazd, ponieważ klub musi zebrać 200 milionów euro. Hiszpańscy giganci stoją w obliczu lata bez transferów po tym, jak niekontrolowane wydatki sprawiły, że klub toczy walkę o zapanowanie nad finansami. Sprzedaż zawodników wydaje się najbardziej prawdopodobnym sposobem opanowania sytuacji, a kluby z Premier League należą do tych, które mogą tutaj podziałać. Pokuszono się nawet o stworzenie listy zawodników, którzy mogą zostać wystawieni na sprzedaż. Na pierwszym miejscu wymieniono Rafinię, na drugim Frenkiego de Jonga, a na trzecim Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Anglików przyszłość Polaka w Katalonii nie jest taka pewna, jakby mogło się wydawać. Narosły spekulacje na temat Roberta Lewandowskiego. Napastnik był jednym z transferowych hitów zeszłego lata, ale pojawiły się wątpliwości co do jego przyszłości po tym, jak menadżer Xavi zakwestionował jego motywację przed wyjazdem klubu na mecz z Manchesterem United w Lidze Europy w zeszłym miesiącu.
Lewandowski to piłkarz klasy światowej i jest on potrzebny Barcelonie, jednak jego kontrakt może być problemem. Dodatkowo niepokojące może być to, że w ostatnim czasie prezydent FC Barcelony, Juan Laporta, podczas konferencji ujawnił transfery, które kataloński klub przygotowuje z myślą o następnym sezonie, czyli 2023-2024. Barca z pewnością będzie musiała pozyskać bocznego obrońcę, a także stopera, kiedy tylko pojawi się dobra opcja na tej pozycji. 60-letni Laporta dodał, co z pewnością zainteresuje Roberta Lewandowskiego, że do zespołu Xaviego Hernandeza prawdopodobnie dołączy też nowy napastnik. Myślę, że napastnika również musimy pozyskać, ale ktoś będzie musiał odejść. Szef Blaugrany jest przekonany o tym, że klub będzie mógł zakontraktować nowych graczy, pomimo problemów, jakie La Liga zgłasza z powodu limitu wynagrodzeń. Słyszałem, że Barca latem nie będzie mogła podpisywać kontraktów. Tak, to prawda, że przekroczyliśmy limit płacowy, ale pracujemy nad tym i zrobimy wszystko, co możliwe, żeby pozyskać nowych zawodników. Ktoś będzie musiał też odejść, ale zrobimy to. Widzimy, że w Barcelonie mają plan na to, jak poradzić sobie z tym kryzysem finansowym. Jednak ktoś będzie musiał opuścić Camp Nou i chociaż odejście Lewandowskiego jest prawdopodobne, to raczej są na to małe szanse, ponieważ tak jak wspominaliśmy, kapitan reprezentacji Polski jest bardzo ważnym punktem zespołu i wciąż gwarantuje dobre występy i bramki, więc dlaczego mieliby oni rezygnować z napastnika, który gwarantuje wyniki? Mowa o tym, że Barca chce sprowadzić napastnika, to również sytuacja, która niekoniecznie musi zagrażać lewemu. Może być to transfer przyszłościowy, brany pod uwagę, kiedy lewy skończy już karierę, bo nie zostało mu wiele lat grania. A nawet jeśli chcieliby sprowadzić napastnika stopu, to nie ma problemu, by grać na dwóch napastników i rotować zespołem. Robert wciąż jest nowym zawodnikiem i bardzo źle by to oświadczyło, gdyby Barca chciała się go pozbyć po zaledwie jednym sezonie. Sezonie, który w wykonaniu Polaka jest bardzo solidny. Lewandowski wnosi bardzo dużo do gry Barcelony i daje dużo od siebie, nie tylko na boisku, ale również w szatni. Młodzi piłkarze biorą z niego przykład, a on dzieli się swoim doświadczeniem i pomaga również Xaviemu, dzieląc się swoimi pomysłami. Jest to piłkarz, który wzmacnia mentalnie cały klub i na pewno w Barcelonie nie będą chcieli z niego rezygnować. A według Was, kogo w związku z problemami finansowymi powinna pozbyć się FC Barcelona? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. Paris Saint-Germain to drużyna, która pieniędzmi chciała sobie kupić największe trofea w piłce nożnej. I o ile regularnie wygrywają Ligę Francuską i daleko zachodzą w Champions League, to niestety wciąż nie zdołali podnieść upragnionego pucharu Ligi Mistrzów, posiadając w swoim składzie jedno z najlepszych trio na świecie w postaci Neymara, Kyliana Mbappé oraz Leo Messiego. W tym temacie skupimy się na wciąż młodym Francuzie i jego przyszłości. Przypomnijmy, że Mbappé po długiej sadze transferowej koniec końców pozostał w PSG, podpisując z klubem astronomiczny kontrakt do 2025 roku. Ostatnia porażka w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, której skutkiem było odpadnięcie Paryża z turnieju, może być pokłosiem wielkich zmian w klubie. Musimy jasno powiedzieć, że jeśli Kylian Mbappé marzy o byciu najlepszym piłkarzem na świecie, nie może grać w Ligę. Jeżeli Francuz chce budować i grać w jednej z najlepszych drużyn na świecie, to niestety nie w lidze francuskiej. Ta liga jest od czegoś innego, a nie od tego, żeby budować wielką renomę. Jest to produkownia talentów od czasu do czasu po to, żeby mieć fajny akcent w Lidze Mistrzów, ale w lidze francuskiej nie możesz budować najsilniejszego klubu na świecie. Choć pomiędzy Realem Madryt a Kylianem Mbappé istnieje mała zraza po okienku transferowym w 2022 roku, to jednak królewscy nie rezygnują raz na zawsze z planów pozyskania utalentowanego Francuza. Kiedy natomiast Mbappé mógłby przejść na Santiago Bernabeu? Zapewne w okolicach 2024 roku, o ile zgodę na jego wcześniejszą sprzedaż wyrazi klub z Paryża. Projekt, jakim jest Paris Saint-Germain, powoli się rozpada, czego jesteśmy naocznymi świadkami. Neymar, który miał być ostoją zespołu, ciągle łapie kontuzję i wylatuje z najważniejszych meczy, a w tym miesiącu nieraz mogliśmy usłyszeć w mediach, że czara goryczy się przelała w związku z jego nieprofesjonalnymi zachowaniami i właściciele PSG planują jego sprzedaż w letnim okienku transferowym. Leo Messi natomiast wciąż nie przedłużył swojego kontraktu, a jego ojciec, który jest jednocześnie jego agentem, pojawił się w Barcelonie na spotkaniu z Juanem Laportą. Sam Argentyńczyk z kolei spotkał się z byłymi kolegami z drużyny. Odejście tych dwóch graczy może sprawić, że niebawem możemy być świadkami początkiem końca projektu, który miał podbić piłkarski świat. Co z kolei z Mbappé? W mojej opinii najlepszy piłkarz powinien grać w najlepszym klubie, jakim w opinii wielu jest Real Madryt. A wy chcielibyście, aby Kylian Mbappé przeszedł do Realu Madryt? Czy według Was taki transfer jest nieunikniony? Zachęcam Was do dyskusji w sekcji komentarzy.
Youssoufa Moukoko już kilka sezonów temu błyszczał w juniorskich zespołach Borussii Dortmund. Od dawna mówiono o nim jako o wielkim talencie. W tym sezonie zaczął to potwierdzać w Bundeslidze. W trakcie rundy jesiennej wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie wicemistrzów Niemiec, korzystając z problemów innych napastników. Ostatnio nabawił się jednak kontuzji. Ze względu na uraz zabrakło go m.in. podczas dwóch meczów z Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Teraz piłkarz może mieć kolejne problemy, tym razem nieco innej natury. Za naszą zachodnią granicą już jakiś czas temu trwała ostra dyskusja na temat rzeczywistego wieku Moukoko. Niektórzy zarzucali napastnikowi, że ukrywa swój prawdziwy rok urodzenia. Teraz te informacje mogą po raz pierwszy zostać potwierdzone. Bunte dotarło do dokumentu, z którego wynika, że piłkarz wcale nie ma obecnie 18 lat, ale jest o 4 lata starszy. Dokument wygląda dość wiarygodnie. Sam Moukoko próbował zablokować jego publikację, ale przegrał proces sądowy. Tak ten temat skomentował z kolei Tomasz Urban. Wraca temat daty urodzin Youssoufa Moukoko. Bild opublikował dokument, z którego wynika, że Moukoko ma tak naprawdę 22 lata, a nie 18. Będzie z tego niezły dym. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!